Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Nie chce mi się. Zapisane w gwiazdach. Odcinek 18. Dajcie pieniądze, łapka w górę, subskrypcja, te sprawy. Oglądajmy, zapraszam. 2 lutego, wtorek. 29-letni Bartosz Kotulski za 2 miesiące się żeni. Jego rodzice i ciotka bardzo poważnie traktują przygotowania do ślubu i wesela jedynaka. No ale po co od razu tak znowu poważnie? Przecież to jego pierwsze wesele. A co z drugim? Co z trzecim? Proszę zachować nerwy na te późniejsze. I by the way, jeżeli bym nie zrobił super szybkiego intro na początku odcinka, to bym wam wspomniał, że ja absolutnie kocham program Zapisany w gwiazdach. Mój ulubiony, palce lizać. Jesteście nowi na kanale Lakardum i macie absolutnie pojęcie, dlaczego aż tak bardzo kocham program Zapisany w gwiazdach? Mordo, obejrzyj poprzednie odcinki. A jeżeli już jesteś tym leniuszkiem, pępuszkiem, to możesz obejrzeć ten odcinek, niech niech ci będzie. Ale kochanie, nie widzieliśmy nowaczyków od ponad 10 lat. No i co z tego? Kiedyś byli naszymi najlepszymi przyjaciółmi. Ale kiedyś to jest słowo klucz. W takim razie... Wujka Wacława wykreśliłaś. Jego też nie widziałam od 10 lat. Ten element planowania wesela jest absolutnym złotem. Gdzie musisz się zastanawiać, kogo możemy zaprosić, a kogo nie. Ale w taki sposób, że się nie obraził na nas, że go nie zaprosiliśmy. Aaaa! Więc ostatecznie kończycie tak, że zapraszacie absolutnie każdego, kogo znacie. Całą dosłownie wieś, łącznie z proboszczem i sołtysem. I ostatecznie wychodzi ponad 400 osób. Nie śmiejcie się, nie śmiejcie! To jest naprawdę poważny problem. Ale to rodzina. A przyjaciele to przyjaciele. Byli. Byli przyjaciele, a wujek Wacław nie były, tylko cały czas aktualny. A nie przyszło wam do głowy, żeby Bartka spytać? Kogo? A Bartka! Nie. O ile się nie mylę, rozmawiacie o jego ślubie. Bartek powiedział, że nam się w listę gości wtrącać nie będzie. Dodał tylko kilku swoich znajomych. Może przewidział wasze kłótnie o Bogu ducha winnych nowaczyków i Wacława, który pewnie też nie przyjedzie, bo ma ze 100 lat. Ale o co cioci chodzi? Mnie? Przecież ja nic nie mówię. Szybko poszło, ale już polubiłem ciocię. Dobrze, zresztą zaproś wszystkich, zaproś i wujka Wacława i nowaczyków. I tak zamierzam ogłosić bankructwo konsumenckie po całym tym weselu. Przestań głupoty opowiadać, dobrze? Głupoty, żono, głupoty! To wesele wychodzi na ponad 1000 osób! Ja muszę bankructwo ogłosić! A ty dokąd? Do siebie. Lepiej zostań. A po co? Jak to po co? Przecież o twoim weselu rozmawiamy. Mama, ja wiem, ale Genshin Impact! No to mamy nowaczyków, a co z Bożenckimi? Z kim? Wielkimi krokami zbliżał się mój ślub. Mój ślub z Klaudią. Pracowałem w firmie jej ojca jako doradca podatkowy. Ona czasem do niego wpadała i tak się poznaliśmy. Oświadczyłem się i machina ruszyła. I tak magicznie się zdarzyło, że jak zacząłem się spotykać z Klaudią, nagle dostałem 3 awanse. No jakim cudem, to ja nie wiem. Boże, jak ja kocham nepotyzm. Teraz, gdy wracam pamięcią do tamtych dni, mam wrażenie, że straciłem kilka miesięcy na rozmowy o gościach schabowych i kolorach ozdób na stołach. Masakra. 4 lutego, czwartek. Bartosz jest coraz bardziej zmęczony przygotowaniami do ślubu. Nie tylko rodzice, ale i narzeczona wywierają na nim dużą presję. Jak mogłeś mi to zrobić? Klaudia, kochanie, przecież mówię ci, że jestem w drodze. Cukiernik za chwilę będzie. Zdajesz sobie sprawę, jak ważny jest wybór weselnego tortu? Tak, to jaki tort zjedzą nasi goście, będzie z pewnością ważyć na nasze całe przyszłe życie. Ale nie chodzi tylko o to, jaki tort. Chodzi również o to, że ten tort musi być wystarczająco duży, żeby w trakcie wesela wyskoczył z niego nagi mężczyzna. To tylko ja tak chcę na swoim weselu? To tylko ja? No to dobra, więcej nagich mężczyzn dla mnie. Jezu, jak pani chodzi? Ty ja? To pan na mnie wpadł. Dobrze, tam strzel ją jeszcze! No napluj na nią! No i pięknie zbita szybka. Dobra, tego akurat się nie spodziewałem. What the fuck? O Boże, przepraszam. Kurde, to jego woda kolońska czy coś? Jakiej wody on używa? Szybko, szybko sprawdzamy. Ja też, za telefon. I w ogóle. To było dziwne, szokujące, totalnie zakręcone. Pocałowałem obcą dziewczynę, na którą w dodatku sekundę wcześniej nawrzeszczałem. A przecież w domu rodziców czekała na mnie narzeczona i... torty. Nie miałem pojęcia, dlaczego mnie tak poniosło. I
Jeszcze długo miałem tego nie rozumieć. Incydent z nieznajomą kobietą wyprowadził Bartosza z równowagi. Mężczyzna zamiast jechać do domu przez 2 godziny błąkał się po mieście. Przez 2 godziny jeszcze błąkał się po mieście. Bartosz, come on, my wszyscy wiemy, że chodziłeś po mieście, bo liczyłeś, że znowu jakąś obcą kobietę pocałujesz. Bardzo ci dziękuję. Słucham? Cukiernik pojechał. Tort wybrany bez ciebie, 3-piętrowy. Dół czekoladowy z migdałem, środek chałwowy z wiśnią i góra kawowo-morelowa. Zaraz wszystkich 3 spróbujesz i albo będziesz zachwycony, albo ślubu nie będzie. Ja już naprawdę nie wiem, może on tak po prostu ma, że randomową kobietę całuje. Bartek? O, przepraszam. Myślałam, że się kłócicie, a wy w takim razie nie przeszkadzam. Jeśli myślisz, że jednym pocałunkiem mnie udobruchasz, to się grubo mylisz. To znaczy, no tak, akurat w tym przypadku się udało, ale to jednorazowa sytuacja. Nigdy więcej to już nie zadziała. Dlaczego pocałowałem Klaudię? Chciałem zapomnieć o pocałunku z Oliwią. Co prawda się nie znam, ale to chyba nie jest dobry powód, żeby całować swoją narzeczoną, no nie? Co ja robię? Jak się podnieść? Pomocy, pani opiekunko, pomóż mi wstać, błagam! Wtedy nawet jeszcze nie wiedziałem, że tak ma na imię. Chciałem poczuć z moją własną narzeczoną ten sam dreszcz emocji, tę ekscytację, ten ogień. A co poczułem? Zapach perfum, za którymi nie bardzo przepadałem. Już ci Bartosz tłumaczy, ta cała ekscytacja i ten cały ogień pojawił się dlatego, bo zdradzałeś swoją narzeczoną i bałeś się, że cię przyłapie. Działo się coś, co mnie przerastało, a to był dopiero początek. No dobra, no zachęcił mnie trochę pan Bartosz, nie będę oszukiwał. Dobra, Maria, chodź. I don't like where this is going. Sprawdzimy, czy pojawi się ekscytacja i ogień. Stop! Stop! 8 lutego, poniedziałek. Bartosz od kilku dni wciąż myśli o tajemniczej dziewczynie, na którą wpadł na ulicy. Instynktownie znów udał się na miejsce ich spotkania i czeka na nią już 2 godzinę. Nie! Tam przemknęła piękna gazela! Biegnij za nią, Bartosz, biegnij! Run, Barry, run! Przepraszam! Przepraszam! O, sorry, pomyłka. Idioza. Kompletny idioza. Jeżeli chodzi ci o to, że jesteś idiotą, dlatego że od 2 godzin próbujesz dosłownie zdradzić ponownie swoją narzeczoną, to tak, owszem, jesteś idiotą. Z dwojga złego to lepiej być raz idiotą, raz debilem niż ciągle idiotą, nie? Od spotkania z Oliwią, której imienia nadal nie znałem, snułem się po świecie jak zombie. W pracy nie mogłem wysiedzieć, rodzice mnie wkurzali, a Klaudia swoim szczebiotaniem o ślubie wzbudzała we mnie mordercze instynkty. Zacząłem się zastanawiać, czy naprawdę jestem w miejscu, w którym powinienem być. W takim razie, panie Bartoszu, może po prostu miasta nie są dla ciebie. Zapraszamy do lasu. Druid jakoś się tam odnalazł. No ale też trzeba przyznać, że druid na chwilę wyszedł z lasu, żeby zawalczyć w fejmie. Na całe ile? 5 sekund? Co tu się stało? Kolano. Kolano chyba padło u Fabiańskiego? Godzinę później. Bartosz czuje, że musi z kimś porozmawiać. Jedyną osobą, której może ufać, jest jego ciotka Eleonora. Proszę. Cześć, ciociu. Nie przeszkadzam? Przeszkadzasz? Dzięki Bogu, przeszkadzasz. Nie wiem, jak to machanie drutami mogłoby mi pomóc w obniżeniu ciśnienia. No, machanie drutami uspokaja. Podobnie jak układanie puzli. Uspokaja? Nie mnie. Przecież ta wełna ciągle się plącze, a puzli też nie cierpie. Pocieli obrazek na 1000 kawałków, a ty się człowieku męcz i składaj to z powrotem. A próbowała pani może kiedyś Lola? Leave me alone! Akira! Chociaż nie, chwila, ona ma wysokie ciśnienie. To nie jest gra dla pani. Miałem ci kupić puzzle na urodziny. Ani mi się wasz. Żartuję. Na urodziny kupię ci nowy tytoń do fajki. O, to rozumiem. Mów szczerze, Bartuś, co cię gryzie? A skąd wiesz, że coś... Dobrze, rozumiem. Znasz mnie jak nikt inny na świecie. Bez owijania w bawełnę. Skąd wiedziałaś, że kochasz wujka? No to słuchaj, gówniaku. Ja się dowiedziałam, że kocham wujka, jak zobaczyłam, że posiada 3 krowy i 7 świniaków. I ciągnik. Wspomniałam o ciągniku, także ciągnik posiadał. Bo gdy mnie całował, unosiłam się 0,5 metra nad ziemią.
nawet po 20 latach małżeństwa. A wujek też się unosił? On zawsze mówił, że gdy mnie całuje, fruwa. Więc jak widzisz, to na 100% była albo miłość, albo bimber. Kilka dni temu spotkałem na ulicy dziewczynę. Nie wiem, jak do tego doszło, ale pocałowaliśmy się. To znaczy, ja ją, ale ona mnie też i... Tylko proszę cię, nie śmiej się ze mnie. A kiedyś się śmiałam? Poczułem, jakbym wrócił do domu. Na swoje miejsce. Poczułem, jakbym wrócił do domu. Normalnie, jakbym siostrę własną całował. Jezu! Ja pierniczę, jakie to jest złe! Nie rozumiem tego. Całując twojego wujka, też ciągle czułam się, jakbym była na swoim miejscu. No widzisz. A ja nie znałem tego uczucia. Gdy Klaudia mnie całuje, to myślę o tym, co będę jadł na kolację, kiedy mi naprawią laptopa, albo co mam do zrobienia jutro w pracy. Jezu, jestem okropny. Kilka razy namawiałam cię na wizytę u astrologa. Pójdź do astrologa. Równie dobrze można zainstalować aplikację na telefonie, która ci powie, czy pasujesz do swojej dziewczyny, czy nie. Obie te rzeczy oczywiście działają. Tak, tak. Sprawdziłby, czy ty i Klaudia pasujecie do siebie. Ale przypominam ci, że za każdym razem odmawiałeś. Bo nie wierzę w takie rzeczy. To ja decyduję, z kim chcę być, a nie gwiazdy. O, jesteś. Za chwilę po garnitur jedziemy. No ale ja mam 3 garnitury. Ślubne? A to myślisz, że już czas? Za parę tygodni ślub. Chwila! Chcecie mi powiedzieć, że dla mężczyzny nie wystarczy tylko jeden garnitur na całe życie? Bo ja, nie oszukując was, ja mam tylko jeden garnitur i to jest ten garnitur ze studniówki! Ja go cały czas noszę na różne okazje, wesela, śluby, przyjaciół i tak dalej. Mężczyzna potrzebuje więcej niż jeden garnitur? Kurka woda, to ja muszę iść na jakieś zakupy! Bo ja również planowałem w tym garniturze wziąć pogrzeb. Najwyższy czas go kupić. Poza tym Klaudia się stresuje, że nie zdążysz. A czym się Klaudia nie stresuje? No chyba to normalne, że chce mieć piękny ślub, wesele. Zbieraj się. Coraz częściej czułem się jak trybik w maszynie, która ruszyła i nie sposób jej zatrzymać. Goście, tort, garnitur, DJ, limuzyna. Miałem coraz większe wątpliwości, czy powinienem do niej wsiąść. Ewentualnie możecie nie brać na ślub limuzyny, no. Ja się oczywiście nie znam, ale trochę buracko, gościu. I jeżeli ja kiedykolwiek będę brał ślub, no umówmy się, raczej to się nie wydarzy, ale jeżeli, to ja na 100% pójdę do swojego własnego ślubu Fiatem 126. To znaczy oczywiście, jeżeli się zmieszczę, ale to tak poza kamerą. 10 lutego, środa. Kolejne 2 dni nie przyniosły zmiany. Bartosz nadal czuje się zagubiony i wewnętrznie rozdarty. Ja się tutaj absolutnie Bartosza nie chcę czepiać, ale umówmy się, takie codzienne chodzenie do tego miejsca, w którym wcześniej pocałowałeś jakąś randomową dziewczynę, trochę wygląda, byś liczył na tą zdradę ponowną. Cześć. Cześć. Mam narzeczoną. Moja chłopaka. Nie mogę o tobie zapomnieć. Ja o tobie też nie. Czemu takie rzeczy mi się nie zdarzają? Chodź. I czemu ja takiego domu nie posiadam? Czyje to mieszkanie? Moje. Może mi chociaż powiesz, jak masz na imię? Oliwia, a ty? Bożydar. A, Bożydar? To ja już nie chcę, tam są drzwi. Bartek. Mówiłeś, że masz narzeczoną. Tak. Kiedy ślub? Za 7 tygodni. Rany. Szybko. To twój facet?
Tak, Wojtek. Jesteśmy razem od ponad roku. Niedługo się tutaj wprowadza. Znaczy, miał się wprowadzić. Oliwia... Co my robimy? Co robi Oliwia, to ja nie mam żadnego pojęcia. Ale Bartosz to sobie musi, no nie? Nie wiem. Obydwoje mamy poukładane życie. No właśnie, jak mnie pocałowałeś, poczułam, że ono jest źle poukładane. Ja też, ale... My się prawie w ogóle nie znamy. No to powiedz mi, Oliwia, czy masz kosz pod zlewem? Masz? Okej. A czy masz może szafkę pełną takich luźnych, jednorazowych, plastikowych torebek? Masz też? Przeznaczenie, przeznaczenie! Nie zdradziłem żadnej mojej dziewczyny. Nigdy. A teraz... Jestem tu. Z tobą. Ja też nie zdradzam. Dopiero dzisiaj. Co nas tak do siebie ciągnie? No biorąc pod uwagę, że to jest program zapisany w gwiazdach, stawiałbym na jakieś wibracje kosmosu. Albo ewentualnie oboje są opętani przez demony. Nie śmiejcie się, w każdym odcinku zapisanym w gwiazdach jest ktoś opanowany przez demony! Nie wiem. Czułem, że w mojej głowie trwa walka. Jeden głos krzyczał, co ty robisz, uciekaj, masz narzeczoną, żenisz się. A drugi... Przekonywał mnie, że właśnie teraz jestem w miejscu, w którym powinienem być. We mnie również żyją dwa wilki, oba są gejami. Teraz zauważyłem, że tej flagi brakuje w tle. Już wieszam! Git, git, pa, 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 let's go! Że stało się coś, co musiało się stać, że sprawiły to jakieś większe ode mnie siły. Tylko, że ja nigdy nie wierzyłem w żadne siły. Sam decydowałem o swoim życiu. 2 godziny później. Po powrocie do domu Bartosz czuje się podle ze świadomością, że zdradził swoją narzeczoną. Boże, ile oni mają tych okularów! O, nawet jedne patriotyczne są! Jak będzie Polska grała i będzie kolejny mecz przegrywała! To trzeba by było troszeczkę podpiąć. No to się pewnie da zrobić. Będzie git. Dzień dobry. Nie, Bartek, nie wchodź! Przeszkadzam? Miałeś wrócić późno, suknię mierzę. Nie możesz mnie w niej zobaczyć przed wielkim dniem. Bartek, miałeś wrócić późno. Wracaj do kochanki, ja tutaj suknię mierzę. A no tak, tak, to przynosi pecha. Właśnie, idź stąd. To pewnie kurier. Podwiązkę kupiłam, trzeba zapłacić. Dobrze, zapłacę. Dzień dobry, przesyłka dla pani Klaudii Mularczyk. A, tak, tak, odbiorę. 95 zł, poproszę. Chwileczkę. Dobrze. Proszę. Okej, dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Mam! Przecież mówiłam, że masz tu nie wchodzić. Spokojnie, Klaudia. Takie miłości jak wasza nie zniszczą żadne przesądy. O mój Boże, ta pani jeszcze nie wie. Ta pani jeszcze nie wie. Co za absurdalna sytuacja. Moja matka bardziej wierzyła w siłę moich uczuć do Klaudii niż ja sam. Czułem, że jestem w potrzasku. Przywiązany, że... Zaczynam się dusić. Oddychałem tylko przy Oliwii. 17 lutego, środa. Bartosz jeszcze 3-krotnie widział się z Oliwią. Czuje, że coraz bardziej brnie w sytuację bez wyjścia. Wchodzę. Słyszałem, proszę. Thermomix sama, mój Boże, milionerzy! Koniec, wystarczy tego dobrego! Przysięgam wam, po skończeniu nagrywania tego odcinka idę do komputera i kupuję od razu Thermomixa. Wystarczy tego, ja też będę miał Thermomixa! I on będzie gdzieś tutaj stał na odcinkach! Tu będzie stał! Co się stało? Czemu płaczesz? Zerwałam z Wojtkiem. Jak było? Ciężko. Też powinienem to zrobić. Pytasz mnie, czy informujesz? Głośno myślę. Pracuję w firmie jej ojca. Jak zerwę zaręczyny... Stracisz pracę. Tego się boisz? Nie. Właściwie... To nie wiem, dlaczego tak powiedziałem. Bartosz, to ty się w ogóle boisz! Spójrz, w jakim domu Oliwia mieszka! Spójrz, że ma Thermomixa w kuchni! Mordo, ty do reszty życia jesteś ustawiony już! Najwyraźniej uznałeś, że ma to znaczenie. Nie ma. To znaczy... Coś znajdę,
Na pewno będzie ciężko, bo mnie obsmaruje w branży, ale... Idź już. Jesteś na mnie zła? A myślisz, że mam powód? Idź, weź ślub, za parę lat przejmiesz tą firmę po teściu i będziesz ustawiony. Oliwia, źle mnie zrozumiałaś. Prosiłam, idź już. Proszę, chcę być sama. Dlaczego się wściekasz? Jestem z Klaudią 3 lata. Pracuję w firmie jej ojca. Nasi rodzice wpłacili już chyba ze 100 zaliczek na różne weselne bzdety. To nie jest tak łatwo nagle wszystko olać i odwołać. Muszę przyznać, że rzeczywiście to jest trudna decyzja dla Bartosza, bo może wybrać stabilne życie z Klaudią, no ale będzie z nią nieszczęśliwy tak naprawdę, bo sam myśli, że już jej nie kocha, tak? No ale będzie miał stabilne życie, będzie miał pracę, tak dalej, tak dalej. Lub druga opcja, czyli pójdzie za tą swoją prawdziwą miłością, czyli Oliwią, ale nie do końca wiadomo, co się wydarzy, czy znajdzie pracę, czy jej nie znajdzie, tak dalej, tak dalej. No ja jako romantyk, no ja myślę, że jestem romantykiem, mimo wszystko bym wybrał drugą opcję, Bartek, drugą opcję. Nikt ci nie każe. Idź już, proszę. Głupio zrobiłem, że zacząłem temat pracy w firmie mojego przyszłego teścia. Przyszłego teścia? On nadal tak mówi. Czemu ty, Bartosz, jeszcze wyboru nie podjąłeś? To naprawdę nie miało żadnego znaczenia. Byłem wykształcony, a moje CV robiło wrażenie, ale dopadła mnie jakaś niemoc. Paraliż decyzyjny, jak to mówił mój ojciec. Godzinę później. Po sprzeczce z Oliwią, Bartosz poczuł, że znów musi szczerze porozmawiać z ciotką. Nigdy nie wierzyłem w drugą połowę. A Klaudia, nie sądzisz, że nią jest? Chyba nie. Poznaliśmy się, spodobała mi się, zaczęliśmy randkować. I to tyle. Za to, gdy jestem z Oliwią, czuję... No właśnie, co czujesz? Spokój i... jakby wszystko nagle nabierało sensu. Ciekawe. Nie, ciociu. To właśnie nie jest ciekawe. Ja już nie wiem, co mam robić, co z tym ślubem. Teraz, kiedy myślę, że miałbym spędzić całe życie z Klaudią, wydaje mi się to kompletnie absurdalne, a przecież się jej oświadczyłem. Wydawało mi się, że chcę tego ślubu. Usiądź i opowiedz, jak to było, kiedy pierwszy raz zobaczyłeś Oliwię. Tak, gdy ją pierwszy raz zobaczyłem, normalnie jakbym odżył znowu. A jak ją całowałem, to... to było bardzo mokro, bardzo mokro było, tak. Mam wspominać o czym powinienem zapomnieć. Tak, bo cię o to proszę, bo chcę ci pomóc rozwiązać tę zagadkę. Szedłem ulicą. Zagapiłem się, wpadłem na nią. Szybko od telefonu mi się rozbiła, krzyknąłem, żeby uważała, jak chodzi. A później chciałem na nią napluć i ją uderzyć! Ale rozpłynąłem się w jej błękitnych oczach. A później popatrzyłem jej w oczy i jakby prąd mnie przeszedł. A konkretniej co poczułeś? Że ją znam, że wiem, kim jest, jaka jest. No ale to niemożliwe, Boże, bredzę jak potłuczony. Wcale nie. Czułeś, że ją znasz, że wiesz, kim jest. Nadal tak czujesz? No, tak, ale to głupie. Widzieliśmy się kilka razy w życiu. A jeśli nie? Nie rozumiem. Zresztą ostatnio mało co rozumiem. Mam pewien pomysł, ale musielibyśmy to sprawdzić. I dobrze, żeby Oliwia też przyszła. Przyszła gdzie? Do hipnotyzera. Po co? Czas ruszyć w podróż w wasze poprzednie wcielenia. Dobra, czyli mamy motyw poprzednich wcieleń, no. Tego w zapisane w gwiazdach jeszcze nie było. Ale jak nic, nadal stawiam, że się okaże, że jedno z nich jest opanowane przez demona. Przez chwilę przetwarzałem w głowie słowa ciotki i zastanawiałem się, czy dobrze usłyszałem. Nie wierzyłem w karty tarota ani horoskopy. A co dopiero w podróże w poprzednie wcielenia. Ale
Ciotka długo przekonywała mnie, że w ten sposób poznam prawdę o tym, co ciągnie mnie do Oliwii. 18 lutego, czwartek. Bartosz bał się, że po ostatniej sprzeczce Oliwia nie będzie chciała z nim rozmawiać. Dziewczyna jednak zgodziła się go wysłuchać. Oliwia... Ej! Czemu mi roślinka spadła? Nie spadaj, roślinko! Bo jeszcze się ludzie domyślą, że sztuczna jest! Nie! Przede wszystkim bardzo cię przepraszam. Wyskoczyłem z tematem pracy u ojca Klaudii jak idiota. Ja też zareagowałam trochę zbyt emocjonalnie. Nie no, miałaś prawo. Zerwałaś z chłopakiem, a ja przychodzę i żalę ci się, że jeżeli zerwę zaręczyny, stracę pracę. Idiota. Inaczej nie można tego nazwać. Już się tak nie biczuj. Mam do ciebie jeszcze jedną sprawę. Jaką? Dziwną. Nawet bardzo dziwną. Mam ciotkę, ekscentryczną wdowę. Przez wiele lat pracowała jako chemik w różnych laboratoriach. I przez te lata pracy nawąchała się tych wszystkich odczynników. Że teraz nas zaprasza do hipnoty zera. No pewnie fajny z niej człowiek, ale po co mi właściwie o niej mówisz? Bo namawia mnie, to znaczy nas, na wizytę u hipnotyzera. Co takiego? Twierdzi, że potrzebujemy seansu hipnozy regresyjnej. Czego? To taki rodzaj hipnozy, w której człowiek może się wrócić w poprzednie wcielenia. Zdaniem ciotki coś nas już kiedyś łączyło i stąd ta nagła bliskość. A to jest akurat ciekawy motyw. Kim ja byłbym w poprzednim wcieleniu? Czymś pewnie pysznym i polskim. Byłbym cebulą! Załęcki, nie... Łączyło nas, zanim byliśmy jeszcze Oliwią i Bartkiem. Dokładnie. Nie wiem co powiedzieć. Ale no Oliwia, no... Rzuciliśmy się na siebie, jakbyśmy się spotkali po długiej rozłące. No, sama przyznasz, że tak było. No, przyznaję. To rzeczywiście dziwne, co mówisz, ale przemyślę to. Dobrze. I od razu ta muzyka! No ja jestem ciekawy, co się tutaj zaraz wydarzy, ale wytrzymam ciumkanie loczków. Mogę cię teraz pocałować? Oliwia mogła mnie wyśmiać. Nie zrobiła tego. Mogła powiedzieć, że zwariowałem. Nie powiedziała. Musiałem podjąć trudną decyzję, co dalej z moim życiem, ale chciałem mieć więcej danych, dlatego postanowiłem pójść do hipnotyzera i dowiedzieć się, kim byłem kiedyś. 19 lutego, piątek. Bartosz niecierpliwie czeka na decyzję Oliwii w sprawie sesji u hipnotyzera. Tymczasem Klaudia wyraża swoje kolejne frustracje. Co miałeś lepszego do roboty niż jechać z ojcami do marketu? Kupowali wódkę, ja nie piję wódki. No, ale nasi goście piją. Ale ja nie piję, nie znam się na wódce, nie byłem potrzebny przy jej kupowaniu. Ja się akurat, kochani, znam na wódce i powiem wam, że każda wódka jest równie ohydna. To nawet nie jest żart, ja dosłownie mówię na serio. Każda wódka smakuje tak samo, jest ohydna. Wiesz, jak się zachowujesz? Jak? Jakbyś wcale nie chciał tego ślubu. Nigdy nie chciałem wesela na 200 osób. No a ja od dziecka o nim marzyłam. No widzisz, to może znak, że chcemy od życia czegoś innego. Może tak. Wiesz co, nie mam ochoty z tobą dłużej rozmawiać. A ja z tobą też. Halo? Cześć. Możesz rozmawiać? No co za chłop! 3 sekundy się z Klaudią nie widzi i już z Oliwią rozmawia. Ale przy okazji chciałem powiedzieć, że trochę podziwiam. Bartosz, ucz mnie być takim gigaczonem. Mogę. Przemyślałam twoją propozycję i spotkam się z tym hipnotyzerem. Serio? Tak. Też chcę wiedzieć, co się między nami dzieje. To świetnie. 22 lutego, poniedziałek. Bartosz razem z Oliwią i ciotką Eleonorą uczestniczy w sesji hipnozy regresyjnej. Mężczyzna liczy, że w ten sposób znajdzie odpowiedź na dręczące go pytania. Wyobraź sobie, że schodzisz po schodach. Proszę pana, to muszą być schody? Ja się generalnie nie lubię ruszać. Mogę jechać windą? I z każdym stopniem jesteś coraz głębiej. 3. stopień. Zanurzasz się. 2. stopień.
Jesteś głęboko. Pierwszy stopień. Jesteś na miejscu. Powiedz, co widzisz? Je vois ma rue en librairie. J'adore être ici. Odpalę tłumacz Google. Co się będę bawił? Posłuchajmy. Je vois ma rue en librairie. J'adore être ici. Widzę Marię w księgarni. Uwielbiam tu być. Dlaczego mówisz po francusku? Je parle français. Parce que je suis français. Je m'appelle Cédric. A to akurat zrozumiałem. Powiedział, że również chce mieć Thermomixa. Pojawił się pewien problem. Jaki? Taki, pani Eleonoro, że ja nie znam francuskiego i nie potrafiłem zrozumieć, co pan Bartosz do mnie mówił. Ale że co? Chce pan powiedzieć, że ja mówiłem po francusku? Dokładnie tak. No ale to niemożliwe, ja nie znam francuskiego. Mogę panu puścić nagranie, bo tak jak powiedziałem, nagrywam wszystkie sesje. Ale uważam, że lepszym pomysłem byłoby ponowne wprowadzenie pana w stan hipnozy już w obecności tłumacza. To bardzo istotne jest, abym rozumiał pana odpowiedzi i mógł zadawać kolejne pytania. Tłumacz nie będzie potrzebny. Ja znam francuski. Ja też. Bartosz, czy wszyscy oprócz nas znają francuski? Dla dobra sprawy, lepiej, żeby tłumaczyła pani Eleonora. W każdej chwili. Bartosz po raz drugi dał się wprowadzić w trans. Tym razem tylko w obecności hipnotyzera i ciotki. Drugi stopień. Jesteś głęboko. Pierwszy stopień. Jesteś na miejscu. Powiedz, gdzie jesteś i co widzisz. Sekunda! Za dużo tych stopni! Tylko oddech złapię! Je suis à Paris. Mówi, że jest w Paryżu. Co tam robisz? Mieszkasz? Oui. Je vis, je travaille. J'étais en librairie sur le boulevard de Clichy depuis de nombreuses années. Potwierdził, że mieszka i pracuje w Paryżu. Prowadzi od wielu lat księgarnię na Boulevard de Clichy. Sam? No, a jak ma fam? Mówi, że z żoną. Jak ma na imię twoja żona? Chloe. A czy wiesz, który jest rok? 1951. La Seconde Guerre mondiale terminée. Les gens lisent une nouvelle délivre. A tak, tak, bardzo ciekawe. Oczywiście wszystko rozumiem, tak, tak. Ale pozwolę wam się wykazać w komentarzach i przetłumaczcie mi ten tekst w komentarzu, okej? Okay? To dla innych widzów będzie, tak? Dla innych widzów, tak? Jest rok 1951. Cieszy się, że już po wojnie ludzie znowu czytają książki. Opowiedz mi o Chloe. Chloe est belle, intelligente. Nous sommes ensemble depuis presque 30 ans. Mówi, że jest mądra i piękna, że są razem od prawie 30 lat. Mają tylko siebie, ale są szczęśliwi. Wierzyłam we wszystko, co nadprzyrodzone, ale i tak byłam zaskoczona i przejęta. Bartek mówił płynnie po francusku. Na naszych oczach działo się coś niezwykłego. Sesja Oliwii miała to za chwilę potwierdzić. Ja tylko przypomnę w tym momencie, że oni na początku każdego odcinka puszczają informację, że ten program jest podobno robiony na podstawie prawdziwych wydarzeń. No! Jak? Quelque chose est cassé et je ne parle que français. Dziwnie. Naprawdę mówiłeś po francusku? Tak. Zaraz po tym, jak wyprowadził mnie z transu, puścił mi fragment nagrania. Niesamowite uczucie. Słyszeć siebie w obcym języku i niczego nie rozumieć. Ale czego się o sobie dowiedziałeś? Hipnotyzer prosił, żebym na razie nic ci nie mówił, bo to mogłoby zaburzyć twój seans. Boję się. Nie ma czego. Pani Oliwio, zapraszam. Pani Oliwio, zapraszam. Skalpel już mam gotowy. Gdzie mieszkałaś w 1951 roku? A Paris. Boulevard de Clichy. Coś ci to mówi? Bien sûr. J'étais en librairie avec mon mari Frédéric. Mówi, że tak. Prowadzi tam księgarnię
ze swoim mężem Frederikiem. Holy shit, no dobra, no przyznam się. Ta historia mi się naprawdę podoba, to jest fajna historia. A ty? Jak masz na imię? Moi? Chloe. Je m'appelle Chloe. Ma na imię Chloe. A więc jednak, Chloe i Frederik. Rok 1951. Bartek i Olivia. Rok 2021. Zakochani wtedy, zakochani dziś. No nie no, cholera jasna, to jest urocze. To strasznie urocza jest ta historia. God damn it, aż obrażę się zaraz na was. Miało być śmiesznie, a jest uroczo. Czy miłość może pokonać śmierć? I ważniejsze teraz pytanie dla pani się pojawia. Co pani mąż robi teraz w kolejnym wcieleniu? Żeby skubaniec żadnej baby nie znalazł przypadkiem. Oj nie! 3 godziny później. Bartosz i Olivia zbierają w jedną całość fakty ze swoich sesji hipnozy. Byliśmy małżeństwem w poprzednim wcieleniu. Przeżyliśmy razem 55 lat. Frederik, rocznik 1898. I Chloe, 1900. Poznaliśmy się w 1923, a umarliśmy w 78. Ja pierwszy. Trzymałaś mnie za rękę. Przeżyłam tylko miesiąc. Pozałatwiałam różne sprawy, sprzedałam księgarnię i przepisałam majątek fundacji dla bezdomnych. I też umarłam. Naprawdę wierzysz w to wszystko? A ty nie? Jak o tym myślę, mózg mi paruje. Wiesz, nauczyłam się francuskiego w 2 miesiące. Wszyscy mówili, że to się nie zdarza. Było tak, że widziałam słowo w książce i tak jakbym już się gdzieś słyszała, rozumiała. No ale ja nie znam francuskiego, to może nic nie znaczyć. Ale pamiętasz Boulevard de Clichy? Widziałeś podczas sesji, jak tam jest? Tak. Stałem po środku. Po obu stronach były witryny sklepowe. A szewca widziałeś? Tak, i piekarnię. Piekarnia. Czułam zapach ciasta migdałowego i świeżych bagietek. Był tam taki dzwonek w drzwiach. Dzwonił, jak ktoś wchodził. Naszą księgarnię pamiętasz? Pamiętam. Pełno książek. Nie mieściły się na półkach. Stały w rzędach na podłodze. Widziałam też kubek. Czerwony, porcelanowy. Mhm. Z wielokrotnie klejonym uchem. Tak. I był też twój szalik. Chyba miał z 5 metrów. Wisiał na haczyku za ladą. Potykałam się o niego, jak wchodziłam na zaplecze za każdym razem. Ej, w sumie to zajebiście. Ja bym dosłownie oddał wszystko, żeby móc sobie przypomnieć swoje poprzednie wcielenie. Znaczy, może nie to, gdzie byłem cebulą, tylko jakieś wcześniejsze jeszcze, gdzie byłem człowiekiem, ale rozumiecie, o co chodzi. Przypomnieć sobie tą całą wiedzę, którą miałem w poprzednich wcieleniach i to całe doświadczenie mieć teraz w głowie. Ja pierdicie, no, familiadę bym wygrał normalnie. Proszę na siebie. Twój kubek. Twój szalik. Nasz Paryż. Siedzieliśmy tak chyba 2 godziny, sklejając w całość nasze poprzednie życie. Tu znaliśmy się niecałe 3 tygodnie, tam ponad 40 lat. Tu byliśmy obcymi ludźmi, którzy przypadkiem na siebie wpadli, a tam małżeństwem z 2-letnim stażem. W końcu powiedziałem Oliwii, że wiem, co muszę zrobić. Już się nie bałem. I chłop zerwał z Oliwią. To dopiero byłby plot twist. 30 minut później. Bartosz bezskutecznie próbuje się dodzwonić do narzeczonej. Klaudia, proszę cię, oddzwoń do mnie, jak odsłuchasz tę wiadomość. Musimy porozmawiać, pa. Klaudia? A to szuja! Zdradza mnie! Znaczy, no owszem, ja też ją zdradzałem, ale nadal. Zdradza mnie! Bartek. Boże. Nie tak miałeś się dowiedzieć. Dowiedzieć o czym? Zaczekasz na mnie w samochodzie? Może lepiej zostanę. Nie, idź. Nie bój się, zaraz do ciebie wróci. O Jezus Maria, teraz Bartosz może całą winę na nią zrzucić i wszyscy będą na nią źli, że to ona zmarnowała te pieniądze, które poszły na wesele już. Yeah. Bartek, ja przepraszam, ale zrozumiałam, że ty i ja, że to jednak nie to. Nawet nie wiesz, jak się cieszę.
co? No i jasne, że to nie to. Chcemy od życia czegoś innego. Nawet głupie wesele nas poróżniło. Dalej byłoby już tylko gorzej. Znaczy, że nie jesteś na mnie zły? Jestem, Klaudia, zły! Rozpaczam! No jak tak mogłaś? Mam nadzieję, że pieniądze za wesele zwrócisz, oj, zwrócisz! O Jezu, jak cierpię! Nie, Klaudia, nie jestem. A żebyś nie miała wyrzutów sumienia, powiem ci, że ja też kogoś mam. Co? Od kiedy? Od jakichś 3 tygodni. No dobra, okej, ale się porobiło. Co zrobimy z rodzicami? Nie wiem. Obawiam się, że nie ominie nas awantura. Będą krzyki, płacz. No ewentualnie, skoro jest wszystko gotowe i opłacone, to po prostu zamiast wesela zróbmy gigantyczną imprezę na całą wieś. Też będzie fajnie. Pewnie jakiś talerz poleci. No chyba, że ten twój chłopak jest gotowy wskoczyć na moje miejsce przed ołtarzem, to koszta będą mniejsze, straty. Niewykluczone. Myśli o mnie bardzo poważnie. No, pracą się nie przejmuj. Przekonam tatę, żeby cię nie zwalniał. Dzięki. To kiedy powiemy rodzicom? Najlepiej jak najszybciej. Osiemnastego lutego, piątek. Minął rok, odkąd Bartosz zerwał zaręczyny z Klaudią i związał się z Oliwią. Para mieszka razem i tworzy szczęśliwy związek, chociaż ma też swoje problemy. Oliwka, proszę cię, wcale się nie patrzyłem na tę kelnerkę. Zgadza się, nie patrzyłeś, gapiłeś się. Nieprawda. Gdziekolwiek nie pójdziemy, patrzysz na inne kobiety, wkurza mnie to. Prawdziwa miłość, no paluszki tylko lizać, albo od razu całą dłoń zeżreć. O! Po pierwsze nie patrzę, a po drugie gdybym nawet patrzył, to co z tego? Kocham tylko ciebie, od ponad 100 lat. No nie pędź tak, proszę, zatrzymaj się. Ale z ciebie zazdrośnica. O Wojtka nigdy nie byłam tak zazdrosna, o moich poprzednich chłopaków też, no nie wiem skąd to się bierze. A ja chyba wiem. Jak to? Chodź do domu, to ci pokażę. O Boże, znowu będą ciumkać loczki. No ile można? I ja oczywiście jako osoba nie ciumkająca loczków, na serio zadałem to pytanie. Ile się ciumka loczki? I ile razy? Ostatnio trochę się kłócimy. No nie da się ukryć. Chciałem zrozumieć, co jest grane i dlatego poszedłem do hipnotyzera. A to się okazało, że negatywny wpływ Saturna, no i wszystko jasne. Po co do niego? Bardziej terapia dla par by nam się przydała. Uznałem, że warto zrozumieć, gdzie tkwi problem, a skoro nasza miłość nie zaczęła się rok temu, tylko na początku poprzedniego wieku, chciałem pokopać trochę głębiej. Chloe est très jalouse de moi. Selon je regarde d'autres femmes, c'est pas vrai. Słyszałaś? Chloe była zazdrosna o Frederica, tak samo jak ty jesteś zazdrosna o mnie. Chcesz powiedzieć, że zazdrość razem z miłością przetrwała do kolejnego wcielenia? No właśnie tak, ale poczekaj, bo to jeszcze nie wszystko, słuchaj dalej. To jedyny powód waszych kłótni? No, i on autre. Et c'est là que je suis coupable, je le vois. Comme on dit, à plutôt des désordres. On se dispute à propos de moi qui fait des désordres partout. O, to skoro Oliwia nie może, to ja się trochę poczepiam. Gościu, weź ten brudny talerz i tą kawę zgarnij ze stołu. I tą kanapę tam z tyłu też popraw, tam są brudne ciuchy na niej, no. Gościu, w telewizji jesteś, ogarnij się. Rozumiesz. Moja zazdrość. Twoje bałaganiarstwo to i nasze kłótnie z tego powodu to też spadek po Chloe i Frederiku. Tak. Hipnotyzer powiedział, że z poprzednich wcieleń zabieramy nie tylko to, co dobre. Nieprzepracowane problemy też. Boże, to ja musiałem mieć dużo tych problemów, biorąc pod uwagę, ile ich teraz mam. Ale Frederik nigdy nie zdradził Chloe. Tak jak Bartek nigdy nie zdradzi Oliwii. I Chloe do końca wybaczała mu to jego bałaganiarstwo. Pewnie tak. Więc ja muszę się z tym jakoś pogodzić. Jakoś musisz. Czyli
Oliwia, rozumiesz, no nic z tym nie zrobisz. Po prostu musisz zaakceptować, że Bartosz lubi sobie rzucić tam brudne ciuchy na kanapę. I Bartosz ma teraz rewelacyjne wytłumaczenie, no bo Oliwia, no nic z tym nie możesz zrobić, no Bartosz taki jest, on po prostu bałagani, no sorry. Kurczę, gdybym ja miał tylko takie wytłumaczenie. Kocham matematykę za to, że jest konkretna i przewidywalna. To było randomowe, nikt nie pytał, ale dziękujemy. Za to, że 2 plus 2 zawsze daje 4. Ja i Oliwia jesteśmy razem. I to nie przypadek. To prezent od nas samych. W następnym odcinku. Czego dla mnie życzysz, niech do ciebie wróci, niech tak się stanie. Ty, synku, sam się o wypadek prosisz. Bóg mnie pokarał, że się tą kaskaderką zacząłeś zajmować. Muszę to zrobić, po prostu muszę to, mamo, skończyć. Co ty, mamo, co ty wyprawiasz? Od dziś koniec z zabobonami. Ale jak to? Ale jak to, koniec z zabobonami? Nie! Spokojnie, ten odcinek też skomentujemy. Tak to. Mówiłam mu. Dlaczego nie chciał mnie słuchać? No dobrze, kochani, powiedzcie mi w komentarzach, jak się bawiliście oglądając dzisiejszy odcinek. Ja się naprawdę dobrze bawiłem, bo... No uroczy był, no to słodki odcinek, Jezu! Ale oczywiście także nie zapominajcie o łapce w górze, a także subskrypcji i wejdźcie na mojego Instagrama. No i tyle, kochani, widzimy się jak zawsze w kolejnym odcinku za 2 dni o godzinie 16. Do zobaczenia!